Miałem ostatnio okazję spotkać siostrę zakonną ze zgromadzenia kontemplacyjnego, klauzurowego, zamkniętego, którego charyzmatem jest pokuta i umartwienie, więc to, co wydaje się dosyć trudne i raczej nie kojarzy się z radością. Tymczasem bardzo mnie uderzyło, po raz kolejny zresztą, kiedy spotkałem taką osobę, że w tej siostrze jest niesamowicie dużo radości, że jest osobą dużo bardziej radosną ode mnie, chociaż nie żyje w zgromadzeniu, właśnie, które ma w charyzmacie umartwienie, pokutę, jakoś wynagradzanie za grzechy ludzkości, a w niej było tak dużo lekkości, radości, takiej pełni życia. I bardzo to było ujmujące, właśnie to zestawienie siostry radosnej, uśmiechniętej, właściwie prawie nie przestającej się śmiać, z tym, że jakby na zapleczu za nią jest to życie, które jest pełne umartwienia, pokuty. Bardzo mi się to kojarzy z dzisiejszym Słowem Bożym, gdzie czytamy w księdze proroka Izajasza, że jeśli ten sługa pański wyda siebie na ofiarę za grzechy, to ujrzy swoje potomstwo i dni swoje przedłuży. To ciekawe, że tym, co sprawia, że życie człowieka jest owocne, że życie człowieka staje się jakoś pełne, że życie człowieka staje się jakoś sensowne, wcale nie jest jakieś po prostu konsumpcyjne zaspokajanie swoich pragnień i potrzeb, ale za tym spełnieniem, za tą radością, za pokojem, za szczęściem stoi tak naprawdę ofiarowanie siebie Panu Bogu, oddanie siebie Panu Bogu, że w tym jest największe szczęście, największa radość i największy pokój serca. I to zobaczyłem dzisiaj w Słowie Bożym oraz w tej siostrze, którą miałem szczęście spotkać.